Rosnąca liczba ludności, a tym samym coraz większe zapotrzebowanie na szeroko pojętą energię, doprowadza do coraz większej destrukcji środowiska, w którym żyjemy. Wyzwaniem, przed którym stoimy, jest zapewnienie bytu naszym dzieciom i wnukom. Nie chcemy, by żyli oni na wyjałowionej, skrajnie wyeksploatowanej i zanieczyszczonej ziemi. Zmiany klimatyczne, efekt cieplarniany, to fakty, a jednocześnie wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć już dziś. Na przestrzeni lat podjęliśmy już kroki w kierunku zmniejszenia emisji szkodliwych substancji, między innymi dwutlenku węgla, który jest gazem cieplarnianym. Z tego właśnie powodu gospodarki wielu państw czerpią energię ze źródeł odnawialnych, jak na przykład elektrownie wiatrowe, wodne, farmy paneli słonecznych. Jednym z obszarów, który należy oczyścić, jest niewątpliwie transport. By poprawić jakość powietrza, którym oddychamy, potrzebne jest całkowicie nowe podejście, które w idealnym wariancie wyeliminuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Zdaniem wielu, przyszłością są pojazdy elektryczne. Choć lokalnie nie emitują one zanieczyszczeń, to niestety sama produkcja energii elektrycznej w większości krajów jest daleka od bycia przyjazną środowisku. Istotnym problemem jest także wydolność infrastruktury elektrycznej, która z trudem realizuje zapotrzebowanie na zaledwie śladowy udział tego typu aut. Nie można także zapominać o stosunkowo małym zasięgu, jak również długim i często kłopotliwym ładowaniu. Właśnie z tego względu potrzebujemy innego rodzaju zasilania samochodów. Wydaje się nim być wodór, a dokładniej ogniwa paliwowe produkujące prąd w reakcji chemicznej tego gazu z tlenem. Takie rozwiązanie daje nam samochód elektryczny z własną elektrownią na pokładzie. A to oznacza zerowa emisja szkodliwych substancji. Wliczając w to produkcję, łatwe przechowywanie i transport, a także wygodne i szybkie tankowanie. Produktem ubocznym przetworzenia wodoru jest bowiem woda, a dokładniej para wodna, taka sama, jaka wydostaje się z naszych ust podczas oddychania. Koncepcją takiego napędu zainteresowało się wiele firm z różnych segmentów rynku. Samochód elektryczny zasilany prądem z wodoru pozbawiony jest wad wersji bateryjnych, długiego czasu ładowania i ograniczonego zasięgu. W przypadku transportu prywatnego największy udział w popularyzacji i rozwoju ogniw paliwowych ma Toyota ze swoim wodorowym samochodem Mirai. W istocie jest to auto elektryczne, które ma wszystkie zalety tego typu pojazdów, ale dzięki ogniwom paliwowym pozbawione jest ich wad. Jest więc bardzo efektywne, ma stosunkowo duży zasięg, a przede wszystkim tankowanie do pełna, które umożliwi komfortową podróż przez kolejne kilkaset kilometrów, trwa zaledwie kilka minut. Co ważne, jest ono bardzo proste i bezpieczne. Pod wieloma względami przypomina popularne w Polsce tankowanie gazu LPG. Kluczowa dla powodzenia napędu wodorowego w samochodach osobowych jest dostępność i łatwość tankowania wodoru. W krajach Europy Zachodniej, jak i Skandynawii, już teraz jest kilkaset powszechnie dostępnych stacji, na których można zatankować samochód wodorowy. Wiele z nich należy do potentata paliwowego Shell, który mocno inwestuje w wodór. Sieć jest na tyle gęsta, że zapewnia bezstresową podróż, na przykład z centralnych Niemiec aż do stolicy Danii, Kopenhagi. Obok Toyoty Mirai wodorowe autobusy nie są już zaskoczeniem. Co innego pociąg z ogniwami paliwowymi zamiast silników diesla. Okazuje się, że aż 50% pociągów poruszających się po niemieckich torach jest napędzana silnikami wysokoprężnymi. Tutaj właśnie szansę upatruje firma Alstom, która wprowadziła do swojej oferty pierwsze pociągi napędzane ogniwami paliwowymi na wodór.
Jednak najbardziej rozbudza wyobraźnię samolot napędzany wodorem. Firma ZAL, strategiczny partner m.in. Airbusa, ma już gotowe projekty małych silników przeznaczonych do samolotów. Dla wielu gospodarek na poziomie lokalnym, jak i ogólnokrajowym, to bardzo duża szansa na dywersyfikację źródeł energii. Takiego zdania jest m.in. Dania, która już teraz pokrywa 50% swojego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych. Rząd Danii dostrzega w wodorze dużą szansę dla siebie. Popularyzacja ogniw paliwowych pozwoli bowiem na uniezależnienie się od dostawców ropy naftowej, jak również na mniej kosztowne i łatwiejsze dostarczanie energii. Także w Danii pojawiły się zakłady przetwarzające metan z odpadów na wodór. Ciekawostką jest fakt, że tego typu przetwórnia eliminuje dwutlenek węgla przy okazji, zapewniając ogrzewanie dla blisko zlokalizowanych obszarów mieszkalnych. Jeszcze kilkanaście lat temu produkcja wodoru nie była tak łatwa i wygodna, a ogniwa paliwowe tak efektywne. Ale postęp w tej dziedzinie jest bardzo duży. Dziś możemy rozważać użytkowanie bezemisyjnych samochodów napędzanych wodorem, na przykład Toyoty Mirai. Wybrać się w podróż pociągiem emitującym wyłącznie parę wodną, a niebawem, w przyszłości, polecieć na wakacje wodorowym samolotem. Właśnie to zapewnia nam wodór, który jako źródło energii jest całkowicie nieszkodliwy dla środowiska, również na etapie jego produkcji i transportu.